Ja Państwu tylko przypomnę, że jesteśmy świadkami czynności podpisania umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa w fabryce Autosan w Sanoku. Ja jestem szczęśliwa i mówię to w imieniu całej załogi. Pani premier przyjechała i mówiła, że jest zadowolona, że bardzo się cieszy. Ona jest zadowolona, a my po prostu jesteśmy szczęśliwi. Mamy nadzieję, że przede wszystkim skończył się ten okropny okres upadłości. Ta walka o pieniądze, o produkcję, to szarpanie się z syndykiem, o wynagrodzenia, to mamy poza sobą. Teraz już tylko po prostu pracować, czekamy na nowe zadania, gotowi do pracy. Zaczniemy od autobusu, bo to jest projekt, który jest do tej pory był realizowany. Trzeba tylko rozwinąć sieć dostaw. My jesteśmy wiarygodnym odbiorcą produktów, które będziemy kupować. Myślę tutaj o silnikach, o przekładniach, o mostach, bo ci dostawcy będą inaczej z nami rozmawiać, aniżeli z syndykiem, który z zasady jest elementem niebezpiecznym w biznesie. Chcemy do Autosanu wprowadzić w dużej mierze produkty militarne. Część już tutaj dla Peter Advar jest realizowana, myślę o kontenerach dla wojska. My będziemy również tutaj kierować zamówienia w ramach systemów, które budujemy w Stalowej Woli. Ja nie będę zdradzał szczegółów, bo to wymaga pewnych jeszcze analiz, co tutaj się da zrobić dobrze i tanio, bo to trzeba o tym pamiętać. Natomiast myślimy tutaj o realizacji poważnego projektu, to jest budowy pojazdu 4x4, małego pojazdu wojskowego, opancerzonego, który dzisiaj w polskiej armii jest potrzebny. Ostatni raz byłam tutaj u Państwa 22 września 2015 roku i wtedy rozmawialiśmy o tym, co zrobić, żeby ten zakład pracy z tak wspaniałą historią mógł dalej funkcjonować, mógł się rozwijać, żeby tutaj były miejsca pracy, żeby uratować te miejsca pracy, które są w tej chwili, ale żeby myśleć też o tworzeniu nowych miejsc pracy. I dzisiaj jestem tutaj po raz kolejny i mogę powiedzieć Państwu z satysfakcją, że słowa dotrzymałam, że dotrzymali słowa ci, którzy wówczas bardzo, bardzo zabiegali o to, żeby znalazł się inwestor, który będzie chciał ten zakład ratować i rozwijać. Przed Sanokiem dobra przyszłość.